stańmy do walki raz jeszcze. Świat potrzebuje bohaterów, nie możemy odmówić. Jesteście ze mną? Cześć wszystkim. Bardzo mi miło. Słuchajcie, znowu Overwatch, ale tym razem fajnie, bo będzie się działo. Po pierwsze, trzy filmiki dla Was z takich szybkich gier. Graliśmy sobie z Chlebciem, no i było fajnie, zobaczycie. A po pierwszym filmiku zapraszam Was na krótką, małą przerwę. Tam taki przerywnik będzie i sądzę, że na nią czekacie, bo tam jest zapowiedź, uwaga, uwaga, konkursu. Ale teraz, żeby tych atrakcji było więcej na ten filmik, to zróbmy sobie szybko łupy. Jest ich 16, bo niedawno grałem rankedy. Nazbierały się chyba jeszcze 3 skrzyneczki i jedźmy. Liczymy na legendy. Nowy sezon, tu mamy powtórkę, ok. Nazbieram sporo kasy, to na pewno kupię sobie jakąś fajną skórkę. Nie będę używał tego, fajną mam na razie do tego. Dobra, jedźmy dalej. Następna skrzyneczka. No, i jedziemy. Och, dwie niebieskie. Nie ma szału. Zielony Hanzo, tu Zanieta. Może jakaś fajna skórka na postaci się też trafi, albo ten. O, to mam. Graffiti. Same duplikaty. No trudno, no. Jedźmy dalej. Interesują nas tylko fiolety i niebieskie. Fiolety i złote, przepraszam. Musimy trafić legendę. I tak jak ja mówię, ja mam szczęście. Teraz będzie legenda, mówię wam. Nie. Nie ma. O, to jest fajne graffiti dla Bastiona. Możemy sobie używać. Ja mówię, niektóre rzeczy później się dopiero przejrzy na spokojnie, ale jak nie jest... Jest fiolet. Pierwszy dzisiaj. Jakaś fioletowa fara. A, dobrze, dobrze. Właśnie, emotki też są fajne. Przyda się, choć rzadko gram faro, przyznaję. O, browar Reinharda też jest fajny. No dobra, otwierajmy, bo to już drugi sezon, więc sporo się tego nazbierało. McCree. Kwestia... Bardzo dobrze, niech się zbierają te kwestie, te emotki, zagranie. Jest pierwsza legenda! O, a tej nie miałem. A możemy sobie używać, Misztar. To z korporacji związane z historią, więc nie jest źle. Jesteście tylko ludźmi. W czasach niedostatku broń się. Atakuj w czasach obfitości. Jaki ten Hanzo się filozoficzny zrobił i jest legenda następna. O, punkowa, ale już punkowe mam. Oczywiście nie liczymy tylko na skórki. Liczymy też na... Ale, trzy legendy pod rząd. No to... Oj, legendarna kasa. No, się nazbierało. Złomiarz. O, nie miałem popiołu. O, taka niebieska, ale zawsze. Dobra. Ile jeszcze tych skrzyneczek? 6. Dobra, jedziemy. Ja jeszcze mówię wam, będzie legenda, na pewno. Sypnęło fioletem tym razem, fioletową kasą. To mam akurat, duplikat się trafił. To Blackwatch. 5 skrzynek. Nie, fiolety lecą teraz. Jest kasa, jest skóreczka. Takie standardowe, ale fajnie. Fajnie. 4. Niebieskie 2. O, narobiło się tego troszkę. Fajnie, wartownik. Wartownik? Co jest? A, może być wartownik. Na razie nic nie mam. I 2 fiolety. O, zagranie meczu. Tego nie miałem. Dobre, może być. Może być śmieszna sprawa, jest fajna. O! Zario też czasami gram, więc przyda się na pewno, a... Co sobie myślisz? Bardzo takie średnie to było. 2 skrzyneczki, może jeszcze jakaś... Średniawo to widzę. Duplikat zielonej. Ojojojojojojoj. I ostatnia, będzie legenda? Nie. Ale i tak trafiłem chyba ze 3 legendy, więc jest nie fajnie, fajnie. O, mamy tego do... O, jak rozkoszny Zanajeta. Tak, a zegar to mój znak. Ta, skórka, no spoko. Bardzo fajnie się trafiło wszystkie. Manujmy do nich, drodzy. Zapraszam was na meczyk, a potem na zapowiedź. Ja was przyspieszę na starcie, a potem będę leczył. 3, 2, 1. Nadchodzą na was. Żyjesz? Teraz będzie wzmocnienie. Zanieta u góry.
grę teraz. Co? Idę do ciebie, cofnij się chwilę do mnie. Jestem tutaj, już. Czekaj, uciekłeś mi. Pierwszy. Nie podchodzę na razie. Bastiona potrzebujemy na środku. On by tu porobił. Reinhardt, jak nam padnie, to po grze. Dobra, pierwsza ulta. No, coś mnie z tyłu walło. Genji ma tylko 6 sekund, ale wystarczyło mu to, byliśmy w kupie. Dobra, ruch. Ale symetrze pomogliśmy, bo symetra nastawia tamtych wieżyczków. O, jest ulti. Jest ta. Pardon. Nie, jest Genji zabity. Cholera, potrzebuję wsparcia. Jak gdzieś Genji z góry skoczył, panie. Podejdź bliżej tutaj filara. Do środka podejdź, przedwózek. Jesteś? Holender, odepchnęła mnie. Farę trzeba ściągnąć, farę, farę. Tobie będzie ciężko. Nie, no trafimy nawet. Tak? No to bardzo ładnie. Świnie ktoś wziął, dobry pomysł. Grają na 4 fary? Tak, grają na 4 fary. No to zmienili koncepcję, widzę. Jezu, ej, no bez kitu. Dobrze jest. Grają na 4 pary. Spoko, my mamy Reinharda. Nie zdążyłem. Miałem pod górką jeszcze. O cholera. Fara gdzieś u góry. To rakiety to śmigają jak na wojnie. Co nie? Jeszcze Genji'ego nie zmienili. Ło, panie! Chodź tu, Reinhardt, chodź, 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 chodź. Panie, ale będę miał zwyleczony. Odpalają się! Kogoś ściągnąłem. Ty, już mam 15 do następnej ulty. Fara jest tam obok ciebie? Pięknie. Dobrze jest. Czy to też strzelał? Czy mi się zdaje? Zdawało mi się. Ło! Stałem cofkę od fary. Genji poszedł od tyłu, pewnie ma ultę. Ja idę do tanka, patrz się z tyłu trochę. Dobra? Tak myślałem. Siedzi tam na górze. Cholera. Wyrzuciło mnie! Aaaa! Fara mnie wypchła. Nie no, wygramy, musimy wygrać, musimy wygrać. Mamy teleport? Jest, mamy. O panie.
Jest! Ha! Pięknie! Ale ładnie to było. No, no. No. Daliśmy. Najlepsze zagranie. Chlebciu, brawo! Panie, dobry. Nie, potem. Nie wiem, co to zrobiłem, ale... Jednego. Tu u góry farę. I tam... No, no to nie mów, że kiepsko. O, panie, 6400 na pierwszym punkcie. No hej, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, bardzo dobrze nam się grało. I jeszcze dwa przed wami, spoko. Uwaga, zaraz będzie, niecierpliwcie się, teraz coś ważnego. Konkurs, taka mysz do wygrania, Gunner USB. Zasponsorowałem wam, moi drodzy, a co? Się będę, lubię was, jesteście moimi fanami, oglądacie mnie, a czemu nie? Gunner USB, moi drodzy, 2400 DPI, unikatowy Dizing, jak to się mówi, 6 klawiszy, super fajna dla gracza. Jeszcze zdjęcie jakieś wam zamieszczę tam na Facebooku pod tym, pod komentarzem, więc spoko, będziecie mogli sobie ją zobaczyć. I druga rzecz najważniejsza, 3 kroki do wygrania tej myszy. Jak? Bardzo łatwo. A teraz słuchajcie, żeby nie było. Polubcie stronę od gracza, znaczy stronę, polubcie profil na Facebooku, fanpage od gracza dla graczy. Jeżeli polubiliście już wcześniej, macie jeden krok z głowy. Jeżeli nie, polubcie, a ja to sobie zweryfikuję. Drugi krok jest podobny, udostępnijcie ten film znajomym. Ten film, ten post z tym filmem, konkurs, udostępnijcie znajomym. Spoko, udostępniacie go i bierzecie udział sobie w konkursie. Prawda? Macie szansę dzięki temu. Ja sobie to zweryfikuję, a następnie, prawda, przejdziemy do trzeciego kroku. A trzeci krok jest też prosty. Na adres mailowy od gracza @op.pl, on ten adres idzie już, prześlijcie odpowiedź na następujące pytanie z Overwatch. Z Overwatch dlatego, że mamy drugi sezon i będziemy się dobrze bawili w Overwatch przez jakiś czas teraz, w drugim sezonie grając rankedy. Ha! A co? Uwaga, pytanie. Jakie postacie z Overwatch posiadają nieskończoność magazynków strzelających albo, prawda, swojej użyć broni głównej? Chodzi o użyć broni głównej i magazynki broni głównej, prawda? Nieskończoność. Takich postaci, uwaga, jest, powiem. Powiedziałem wam, ile jest, a mi chodzi, żebyście podali mi 3. Jeszcze raz pytanie konkretniej. Jakie postacie posiadają nieskończoność magazynków bądź użyć broni swojej głównej? Wymień takie 3. To było pytanie. Uwaga, konkurs start. Macie 7 dni na odpowiedź. Po 7 dniach zrobię live'a na żywo, wylosuję jedną osobę. I teraz uwaga, moi drodzy, będzie live na żywo. I teraz jeszcze, jak wysyłać? Wyślijcie swoje imię i nazwisko, bądź login z Facebooka, prawda, na adres od gracza do gracza.pl. Całą procedurę macie opisaną, prawda, na Facebooku pod filmikiem, więc sądzę, że przeczytacie i możecie jeszcze raz to obejrzeć. Życzę powodzenia i dobrej zabawy. To ja obstawię tą liczbę. Dobra, Genji zabity. Dobre idzie, dobre. Panie Reinhardt na wykończeniu. Jest, Reinhardt zabity. Jeszcze na chwilę wycofam. Ja spadam do bramy. O, tu gdzie ty. Spadam, bo ubiją mnie zaraz. Idę po żyćko. O, leczy mnie, lecz mnie. Gra ktoś łaską, patrz. Reinhardt. Znaczy, no to mówię, że u nich. Zabijamy papier i zabijamy.
Lucek zabity, ale kombo, ty i ja. O cholera. No, bez kitu. Mówiłem, że ta brama jest genialna. Jak ktoś nie ma pomysłu, to nie przejdą. Mogli prosić o to zajść. Paru no pewnie, że mogliby, ale widzę, że się nie chce. Genji na wykończeniu. Dobra. O. Zabili nam łaskę? Nie. Widzę. Dobra, zabiłem tego. Gdzie ta fara? O nie, przygwoździł mnie, cholera. Ryby są małe. Nie wiem, gdzie jest ten. Żniwiarz był prawie na wykończeniu. Jest, widzę go. Może Może z góry zeskoczyć, więc. Już mam go, widzę. Jest tutaj? Trzech zabitych, ale był plaja. Panie. To się nazywa. To jest chyba stąd. Jak ja dzisiaj będę tak na rankedach grał Divo. A, jedna rzecz. Zmienili tryb strzelania żołnierzem, jakbyś nie wiedział. Co? Od teraz żołnierzem warto seriać tak zwanymi seriami pięciopociskowymi, wiesz, bo pierwsze pociski wchodzą celnie, a potem szybko się regenerują. Tak nie było wcześniej, czy? O, nie. Zniszczyli mi mecha. Dobra, już mam mecha. Panie, nie ma szans, żeby to zrobili. Aż sobie na ulicy walnę. Nie udało się, graffiti. Taki mecz. 5 minut. Bez kitu i będę miał zagranie. Chyba. Nie. Kurde, ale brawo dla Reinharda. Też dobry był i ta nowa skórka. Patrz skąd on szedł. No, czy on czterech, więc pewnie więcej punktów miał. O, nie ma mnie nawet. Ej, jestem zawiedziony. Świnia na propsie. Okej. Widziałeś kiedyś świnie w natarciu? Jeszcze nie ma świni w natarciu, czekaj, wyjdę tylko na górę. Ja mam pojedynek snajperski z Hanzy. Przed nami wieżyczka. Pół na pół. Ja go dobił, będzie. Ty, Reinhardzie, co ty? Dobra. Komuś pomogłem tu z góry. Wytrzymają. Ja już idę im na plecy. Ten, soldier na wykończenie. Wiem, ja idę, wiesz co?
Ale żeśmy przeszli. Jeszcze nic nie porobiłem za bardzo, ale... Ach, nie trafiłem w parę. Bierze coś tutaj kminie. Ach, para. Kurde, znowu nie trafiłem. Nie trafiłem. O, mamy... Symetra mnie zabiła. Ale ma za bramą od razu są wieżyczki, więc uważajcie. No, wiem. Coś mnie przecina. Przed nami wieżyczka wroga. Okej, okay, nie jest źle. O Jezu, Reinhardt mi zabrał symetrę, jak rozłapałem na haku. Ojo, bastion mnie ściął, a się rozglądałem za wieżyczkami. No dobra, ale już wyszliśmy. Te wieżyczki. Gdzie on jest? O, jestem. Co? Kto? Ale sobie poszedłem naokoło. Se jeszcze najwolniejszą postacią w grze przedłużyłem drogę, no. O! Ale mam. O, smok! Panie! Już bym był martwy normalnie. Widzę was. Aha, soldier się powie. I co wy na wieprznięcie? O! Wieprz, ten wieprza po prostu rozkroił na kawałki bastion. Jeszcze bastion ma na imię Panda. Pozdrowienia dla Pandy, żeby nie było. Teleporter wroga. Teleporter wroga zniszczony. No. Ej, zginąłem 3 razy, ale nie jest źle. Ja idę sobie od lewej strony, chociaż nie, może bym popał wózek z Reinhardtem, nie? A, już wiem, dlaczego tamtędy nie pójdę. Bastion gdzieś stoi w uliczce. Jest. Reinhardt zabity, Genji zabity. Zjadłem świnkę. O, jak odpalił! Prosto w niebo, kurczę. Zabiłem go. Żołnierz tam jest. Bryskam sobie. Cholera, bastion! Aaaa, drugi raz! No we mnie to wchodzi... Na schodach po prawej stronie, tam są takie schody w uliczce. A, wiem gdzie. Widzisz go chyba teraz, bo jest podświetlony, czy nie? Okej. Kurde, ale mam kawałek do przejścia. Tam, taram, ta, tam. No to świnia na spacerze. No właśnie widzę, że zabił nam Hanzo. Szkoda. Jesteście? Nie, nie, nie ma was tu za dużo. Pięknie. Dobra, odpychamy ich. Pięknie. Świnkę zjemy, czyli użyjemy leczenia. Wieprzak jest dobry do odpychania. O, tam bastion stoi na rogu. Jak za zakrętem będziesz wyjeżdżał, to zaraz wyjedziecie prosto na bastiona. Widzę go, jest poświetlony. No, niestety, powiem ci... O, żniwiarz zniszczył ten. Powiem ci, nie najlepsza rozgrywka świnką, ale... Ej,
Ja się staram, ale to przecież... Pięknie. Aha. Ładna współpraca dwóch tanków. Wdowę wzięli? Nie mieli wdowy. Nie mieli. Co nie wdowa na takim odcinku? Nie wiem. Jest. Ale źle odpaliłem ultę. Ale zabiłem, zabiłem. No dzięki. Panie! Łamie! Odpalił ultę pod nogi. Wiesz, na świniaka średnio się chyba opłaca, bo on ma tylko 4 naboje w magazynku. Wiem, byłeś pod ręką. No spoko, i duży byłem. No i nie ma problemu, to wiesz, to jest... Jesteśmy blisko, tylko żeby teraz oni się nie okopali, bo czasami tak bywa, że na samych ostatnich metrach przeciwnik staje kołkiem, jak to się mówi dyskotekowo, jak widły w gnoju. Betonuje się tam. Ta, no dosłownie. O, 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 już. Bastion. Na schodach prosto. Jazda, ty. Przed nami życia droga. Nie ma mołdy. To Genji mołdy, ale go nie ma. Dobra, górą pójdę. Mamy 2 minuty. Jak to spierdzie... Wieżyczka jeszcze. Wezmę sobie apteczkę. No? Trochę tutaj wiesz, wiem. Okej, okay, zabiłem wdowę. Nie mają wdowy. Przed nami wieżyczka wroga. Zabezpieczyłem ładunek. Bastion, kurde, Bastion zszedł z pozycji, a mieli tam... Chyba D.Va mnie zabiła. Ale tam się dzieje. Ten pozabijał. O, ma multi. Ma multi, ma multi, ma multi. Dopchniemy? Jeszcze nie, jeszcze nie. Nikogo nie ma przy punkcie. Dobra, zabiłem tego. Genjiego. Zabiłem tego, to biorę. D.Va zabita. Odepchnąłem D.Va i weszliśmy. Tak jest. Nice.